Siemanko w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Jest ze mną dzisiaj Kuba. Cześć. I dzisiaj weszła kolejna aktualizacja z numerkiem 830. A w niej oczywiście busy restartu, które były zapowiadane dość już czasu temu. Ale przekładano i dopiero dzisiaj nastąpiła ta aktualizacja, więc chcielibyśmy w sumie zaprezentować, jak to będzie działać i jak to działa. Już tam chwilę przetestowaliśmy przed chwilą z Kubą tą gierkę, tego busa tam na jednej gierce i są na mapie po prostu busy po rozrzucane i mamy kartę restartu po każdym zginięciu członka z ekipy. I karta restartu w grze widnieje przez 90 sekund. Mamy tyle czasu, żeby po prostu ją wziąć i podnieść, żeby nasz kompan mógł po prostu zostać ożywiony i wrócić do gry. Jeśli on wróci do gry, dostaje 100% życia, czyli 100 punktów życia, jeden zwykły pistolet, ten najgorszy taki, czyli szary, 36 lekkich naboi i 100 jednostek drewna. Więc myślę, że na taki pakiet startowy jest dobrą opcją na początek. Oczywiście mają być gdzieś tam w pobliżu szare magazyny z brońmi. Więc to też jest dobry plusik. Zmieniono też karabin piechoty, jego obrażenia. I to w sumie tyle z tego. Jest nowy też event, korsarska szczodrość. I w tym evencie można oczywiście zdobyć nagrody, jak to zawsze. Trwać to będzie przez kolejne 5 dni i 22 godziny. Czyli 6 dni w sumie od aktualizacji. No i pierwszym wyzwaniem jakim naszym jest to odwiedzić pirackie obozy, 10 pirackich obozów w różnych meczach. Każde wyzwanie będzie odblokowywane dzień po dniu. A my teraz w sumie pójdziemy do tego busa, rozpoczniemy gierkę i jak będziemy przy busie, oczywiście któryś z nas specjalnie umrze, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Więc zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy. Zrobiliśmy niecny plan. Kuba zabrał moją kartę restartu. Widzieliście ją przed chwilą. A tu mamy akurat busa, który wygląda właśnie tak. Kuba teraz aktywuje. Mamy przetwarzanie karty restartu. I się pojawiłem. I mamy ładowanie właśnie busa, który następnym razem może być użyty za 2 minuty. A gdzie moje itemy? Gdzieś tam u góry, nie? A dobra. Nie, tutaj znaczy. A tutaj mam coś. Okej. Dobra. I w sumie to by było na tyle. Bo więcej w tej aktualizacji nie ma. I tylko ten event. Oraz osłabienie karabinu piechoty. Więc no cóż. Ta aktualizacja zajmowała prawie 8 giga. Nie, 7. 7. Bo 6 coś czy 7 coś? Już nie pamiętam. 6 chyba. Dobra. Mniejsza. Zajmowała powiedzmy 7 giga, więc no to tyle
dzisiejszym odcinku. Okej, to by było na tyle. Jeśli wam się podobał ten odcinek, to możecie zalajkować, zostawić subika, oczywiście wesprzeć mnie w sklepie kodem WPG-Skyus z dużych liter, więc polecam. Was to licznie kosztuje, a dla was to tylko dwa kliknięcia, właściwie dwie sekundy z waszego życia, a mi na pewno bardzo pomoże. Dziękuję, na razie, do następnego. Cześć!